Piotr Gąsowski był w dwóch związkach, które nie przetrwały próby czasu. Mowa o relacjach z Hanną Śleszyńską i Anną Głogowską. Były ukochane aktora, mają z nim dobry kontakt. Piotr Gąsowski to aktor z 40-letnim doświadczeniem. Sławy przyniosły mu m.in. role w produkcjach takich jak Daleko od Noszy, Fela w Opałach, Powiedz Tak czy Ojciec Mateusz. Gąsowski spełniał się do niedawno jako prowadzący Twoja twarz brzmi znajomo, ale finalnie zrezygnował z tej posady. Powodem było zwolnienie jego dobrej koleżanki, Katarzyny Skrzyneckiej. Co słychać natomiast w życiu prywatnym aktora? Właśnie skończył 59 lat. Z radością oznajmił to na Instagramie w towarzystwie byłych partnerek. Aktor pierwszy raz stanął na ślubnym kobiercu z aktorką Hanną Śleszyńską, znaną również z serialu Daleko od Noszy. Para doczekała się syna Jakuba, który także pokochał aktorstwo. Dlaczego małżonkom finalnie nie wyszło? Tuż po ślubie byliśmy innymi ludźmi, później coś się zepsuło, wyznaje aktor dla Twoje Imperium. Gąsowski po rozstaniu znalazł szczęście u boku tancerki Anny Głogowskiej. Para zajęła 5. miejsce w Tańcu z Gwiazdami. Mimo braku kryształowej kuli aktor z tancerką odnieśli duży sukces, miłość. Para doczekała się córki Julki. Ten związek również nie przetrwał próby czasu. Co zaskakujące, aktor ma dobre relacje z byłymi partnerkami. Jest im wdzięczny za wspólne chwile i dzieci. Zamieścił z nimi zdjęcie na Instagramie z okazji 59. urodzin. Dziękuję Wam drogie dziewczyny i mamusie naszych dzieci, Kaniu i Aniu, za to, że Was mam i Wy macie mnie, i że nasze dzieci mają siebie, a my mamy siebie wszyscy nawzajem. I, że sobie kibicujemy. Fani są pod wrażeniem tak dobrych stosunków między byłymi partnerami. Napisali pod postem: uwielbiam patrzeć na Państwa wzajemną relację, szacunek i przyjaźń, piękna rodzina. Można się rozstać i zachować wzajemny szacunek i pięknie się przyjaźnić, oraz pan powinien prowadzić warsztaty jak rozstawać się z klasą i zostać w przyjaźni. To jest tak niecodzienne i piękne. Rozrywkowy format Polsatu budzi ogromne emocje. Celebryci dzięki charakteryzacjom i umiejętnościom wcielają się w ikony muzyki. Nie jest to proste zadanie. Po 9 latach pracy jako prowadzący programu, Gąsowski postanowił pożegnać się z widzami. Aktor odszedł z Twoja twarz brzmi znajomo przez wzgląd na zwolnienie jego dobrej koleżanki, Katarzyny Skrzyneckiej. Obwieścił tę zmianę następująco: odchodzę wraz z Tobą i też jak najgoręcej, dziękuję wszystkim twórcom i współtwórcom tego przepięknego programu, wszystkim uczestnikom i tym wspaniałym osobom, których na ekranie nie widać. Nie będę Was wszystkich wymieniać personalnie, żeby nie okazało się, że będzie to TZW. Pocałunek śmierci.